Witam Was w kolejnym odcinku Retro Gaming Room. Dzisiaj grałem sobie trochę w Final Fantasy VII. Doszedłem do początku dysku trzeciego. Kiedy otworzyłem sobie pudełeczko, naszła mi pewna myśl, jeżeli chodzi o rozważania, do jakim kierunku idzie przyszłość dzisiejszego gracza, do czego zmierza to wszystko. Natomiast o co mi chodzi? Wziąłem sobie tą instrukcję do ręki. No i wiadomo, otwieram sobie instrukcję, znam ją dość dobrze. I co mi się pojawia na pierwszej stronie? Na pierwszej stronie mam ładny opis bohaterów, jakieś różne smaczki, tak, dotyczące bohaterów, czyli takie jak na przykład wykonywany zawód, wiek, jaka jest ulubiona broń, tak. Nawet jest, gdzie się narodził dany bohater i także jest, nie, grupy krwi chyba nie mamy, to chyba nie w tej części, nie, tu nie mamy, mamy na przykład wzrost, tak, to są takie niby pierdółki, ale bardzo fajne smaczki moim zdaniem, które zawsze ciekawie się czytało, grając, szukaliśmy w grę, wciągnęła nas ona i dosłownie z czystej ciekawości, kiedy nie było właśnie internetu, jakichś takich większych informacji, mogliśmy sobie taką książeczkę wziąć, usiąść sobie na spokojnie, tak, i poczytać. Czasami w takich instrukcjach właśnie na PlayStation 1 zwłaszcza znajdowały się także drobne takie jakieś ciekawostki historyczne, szybka opowieść o czym jest ten, o świecie, tak, w jakim gra, że tak powiem, się odbywa. Natomiast to w dzisiejszych czasach, moi drodzy, umiera. Żeby nie być gołosłownym, co my tu mamy? Pierwsza gra z brzegu. God of War. Ascension, tak? Na PS3. Wyciągnąłem sobie instrukcję. To co mamy? Mamy tutaj sobie o pre-order The Last of Us. Fajna gierka, polecam. No i co mamy w instrukcji, moi drodzy? W instrukcji mamy właściwie tak naprawdę tylko i wyłącznie informacje o tym, jak sobie tutaj czego używać, tak? Jakie mamy kontrolsy, co do czego służy. Czyli taka podstawa tak naprawdę minimalistyczna. Na początku, kiedy PlayStation 3 weszło razem z Xboxem, obydwie te konsole jeszcze trzymały w miarę jakoś tak ten charakter instrukcji. Natomiast zaczęło to umierać już z biegiem, tak naprawdę z wiekiem generacji. W Halo 4 właściwie nic nie mam poza 14-dniowym trialem na Golda. I to wszystko, jest puściutko. A jest to gra jedna z ostatnich na Xboxa 360. Co jeszcze? Żeby nie mówić tego o konsolach, to samo powiem o PC-tach. Gra Tomb Raider. Wziąłem sobie. Tak, jest instrukcja. No i co? Mamy tak naprawdę napisane we wszystkich językach świata, jak grę zainstalować. Kurna, jakby ktoś nie wiedział, że trzeba włożyć płytę do nośnika i po prostu instalować. Tak? To jest naprawdę momentami śmieszne. Ja rozumiem, że to pewnie prawo europejskie takich rzeczy wymaga i nie tylko prawo europejskie, natomiast ograniczenie się tylko do takich pierdół, no sorry, nie? To jest trochę, no niefajne, nie? Wyjątkiem, jaki muszę nadmienić, no to się tylko należy tej grze, jest Wiedźmin 3 Dziki Gon. Tutaj to naprawdę chłopaki poszaleli. Mega, mega dla nich szacun, dla CD Projekt Red. Oni naprawdę, wow, jest taka dodatkowa książeczka, to jest wersja podstawowa, ja nie mam kolekcjonerki, to jest wersja podstawowa. Jest tam taka fajna książeczka, która opowiada trochę co nieco o świecie, jest dużo takich fajnych smaczków, jak mapa na przykład. No i oczywiście też takim wyjątkiem jest GTA, które zawsze trzyma poziom, ono chyba tak naprawdę od pierwszych części ma jakieś tam właśnie mapy i inne rzeczy. To jest fajne, to są takie niby pierdółki, ale to jakoś tak przyjemnie tutaj człowiekowi się po prostu przegląda, czuje to w rękach, tak, jest takie... Widzę, że nie jest tak na odwał, nie? Tylko kup tą grę, kurde, i sobie, nie wiem,
wydaj pieniądze i mamy cię w nosie, nie? Tak, dla potwierdzenia swojej tezy, a raczej tego, co zauważyłem, swoich obserwacji, wezmę Resident Evil 2. Tak, otwieramy pudełeczko i mamy tutaj ładnie instrukcję. Może w nie najlepszym stanie, też nie jakimś super złym, ale lekko pogięta, no trudno, tak to ktoś użytkował, tak. Przepraszam najmocniej. I oprócz podstawowych takich informacji, tak, co, gdzie, jak i o której, mamy też małe informacje o bohaterach, tak. Jest tu Ada Wong, tak, tu mamy Sherry Birkin. Te postaci występują, są to postaci fabularne, które występują w tej grze, tak. Mamy informacje na temat Leona, na temat Claire. No i to takie fajne rzeczy, tak. Gdzieś tam jest jakaś lekka taka notka fabularna. To jest dobre, no nie? To niestety, moi drodzy, umiera teraz. Ubolewam nad tym. Chyba w kolekcjonerkach jest to jeszcze zachowane, ale nie zamawiam kolekcjonerek, więc to nie jestem w stanie tego potwierdzić. No. Właśnie, o tym chciałem dzisiaj powiedzieć, pokazać wam to. No szkoda, że tak się dzieje, wiadomo, teraz wszyscy tak naprawdę podają płytkę i jest tam sobie instrukcja cyfrowa, albo ktoś sobie na internecie szuka. No, brakuje mi tego troszkę, tak samo jak książki, ja tak samo nie czytam e-booków, wolę wziąć sobie książkę do ręki, poczuć ten papier, tak, zapach papieru, no to jest inne doznanie, inaczej to się jednak czuje. Dobrze, moi drodzy, ten odcinek będzie sklejany z dwóch części. Pierwsza część to jest właśnie ta, która już się kończy. Natomiast drugą częścią będzie longplay w Franco 2. Ja tego gameplaya nie odbędę dzisiaj, ponieważ mam troszkę mało czasu. Odbędę go na spokojnie. Zrobię taki mały revenge na Franco za tą dyskietkę drugą z poprzednich dwóch odcinków, dwóch przed, jak mi się dyskietka zważyła. Wypalę ją od nowa, zrobimy longplay. Ja to skleję w całość i mam nadzieję, że wytrzymacie do końca. Dobra, to tyle ode mnie. I zapraszam na gameplay z Franco, już drugi gameplay, tak, bo tym razem robimy revenge i staramy się przejść jak najdalej. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania. Ok, jesteśmy już przy Amidze. Ja mam wypaloną świeżą drugą dyskietkę Franco. Poświęciłem jedną dyskietkę Zula. Jeszcze nie podpisałem, no ale dyskietka jest świeżo wypalona, więc myślę, że zrobimy long play. Mam nadzieję, że tym razem nic mi się nie zważy i wyjdzie bez kwiatków. Dobra, to wgrywamy temat i gramy dalej. Dobra, zabezpieczenie, którego nie mam. No dobra, to co? Lecimy. Od nowa spróbujemy dojść jak najdalej. Franco! Oczywiście Franco, nasz tytułowy bohater. Spróbujemy przejść jak najdalej. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż pierwszy etap ukończyć. No zobaczymy. Jeżeli nic mi się nie zważy, tak jak poprzednio, no to myślę, że całkiem daleko uda się dojść. Ja sobie włączyłem tutaj dodatkowo jeszcze fast ram do mojego 2 mega chipu, wrzuciłem dodatkowo fast ramu jeszcze z karty ACA, co powoduje tym, przynajmniej w porównaniu z taką gołą Amigą 500, że no cóż, mam mniej wgrywania, tak? Sobie wrzucę jedną, drugą przyjąłem dyskietkę i potem tylko śmigam. No i gra troszkę szybciej, dynamicznie, po niej chodzi, to wiadomo. Zarówno procesor lepszy jest wrzucony, jak i fast ram robi też swoje. Dobra. Nie patyczkujemy się z nimi. Let's go.
Franco mam też nagrane na WHD, ale nie odpalam tej wersji. Niby miała być polska, natomiast jest to wersja angielska. Oczywiście mówię po polsku, różni się paroma rzeczami, które mi trochę nie bardzo pasują. No i po drugie, wolę grać z dyskietek, nie? Natomiast WHD mam do takich gier właśnie głównie jak Dune na przykład 2, do Mortal Kombat 2, gdzie jest duża żonglerka z dyskietkami. I nie bardzo po prostu chcę mi się cyfry dyskietki zmieniać, nie? Ale gry do trzech dyskietek to zawsze na Amidze pięknie z DF0 sobie odpalę. I to już nie jest takie uciążliwe, tak? Nie mogę tego robić. Lecisz. Moi drodzy, najłatwiejszy sposób, po prostu ich chwytać i przerzucać, tak? To jest taki złoty środek na przejście tej gry, tak naprawdę. Najłatwiejszy sposób. Hyc. Let's go! Mogę dobić? Nie, nie da rady, a właśnie. Takimi akcjami się niestety czasami potrafię właśnie zablokować, ale na szczęście w tym momencie mnie nie zablokował. I sru, prosto na policjanta. I no, jedziesz. Tu, pyc. Dobra. O. To był fajny motyw pomiędzy generalnie etapami. Jak przechodziliśmy pierwszy etap, przed drugim etapem był taki motyw, że można było jechać maluchem. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to był maluch. I trzeba było przejeżdżać ludzi generalnie. Za chyba starsze babcie to się tam dostawało jakieś minusowe punkty, a jak się takich właśnie łobuzów przejeżdżało, to było coś tam się dostawało. Jakieś punkty, a nawet życie można było dostać za te punkty, już nie pamiętam dokładnie, ale fajny taki przerywnik pomiędzy etapami tutaj jest. Jeżeli uda mi się dojść, to wam z chęcią pokażę. Troszkę ten gameplay może potrwać, moi drodzy, dlatego gdyby nastąpiło w pewnym momencie jakieś delikatne cięcie, no to po prostu oznaka, że skończyła mi się pamięć na karcie. I natomiast... O, złapał mnie ten karateka. Natomiast na pewno ja szybko zapauzuję albo... Po prostu ten, no wiadomo, zapauzuję szybko i polecimy dalej z gameplayem. Po prostu wymienię co trzeba, wymienię kartę. I będziemy dalej nagrywać. O, o, proszę. O to chodziło. No, to dalej. Zbliżamy się powoli do momentu, gdzie ostatnim razem właśnie gra mi się zwiesiła. Jeżeli tym razem też mi się zwiesi, no to będę musiał chyba po prostu... O Jezu, dostanę z dziury. Będę musiał po prostu wtedy zrezygnować z longplaya albo zrobić go na WHD. Natomiast to mówiłem już wcześniej, wersja angielska no troszkę nie bardzo mi odpowiada. Grać w polską grę w Polsce po angielsku to chyba coś nie tak. Muszę poszukać instalki właśnie z pełną polską wersją. I sru. No, wytrzymalcie jakieś, no pewnie, że tak. Dawaj go. I było. No i go nie ma. Tak, i chyba, dobrze pamiętam właśnie po tej walce, jak miała się wgrać następna, mieliśmy właśnie sprawdź dyski pierdoło, taki fajny komunikat. Miejmy nadzieję, że to nie nastąpi teraz. No. Jest grubas.
No. Ślicznie. Coś czasami tam... No i już ich nie ma. Dobra. Sprawdzałem ogólnie dyskietkę właśnie przy pomocy X-Kopy. Nie ma żadnych błędów. Więc powinno nam wszystko ładnie działać do końca. Jakiś pedał, który co to jest? No dziwne elementy tutaj chodzą po ulicy, więc... Nie wiem, kozaki, kurczę, jakieś krótkie spodenki, cholera. Techno. Bum. I prosto na psa. I ps. Dobra, trochę ich tam pomucimy, żeby było ciekawie. I bum. Chodź, chodź, który? Ty? Bum. No i nie ma. No sami widzicie, że bardzo prosty sposób, tak naprawdę tylko przerzucam tych ludzi. Energii dużo nie straciłem. To są jakieś takie drobne wpadki, gdzie po prostu coś mi nie wyszło. Natomiast niedługo powinienem dostać kolejne życie. Gdzieś tak mniej więcej w połowie etapu właśnie dostaje się dodatkowe życie. Nagrywał te głosy, to ja nie wiem. Miał fantazję. Jakiś, nie wiem co to jest. Szczur. Ktoś tam na jajcach zawisł. Może do mnie chcą. Chcą się pobić trochę, pewnie. Chociaż gdybym ja zobaczył takiego Franka, który chodzi przez ulicę i po prostu w tym momencie mam 35 dynatów. Który zabił po prostu idąc przez ulicę 35-36 ludzi, to ja bym raczej nie przeskakiwał przez płot, chyba że w drugą stronę uciekając. Dawaj go. Yeah. Co mam? Nóż? Nie, to jest chyba puszka po sprayu. No, jakaś puszka po sprayu. Graficiarz jakiś. No ja pamiętam za młodu właśnie, w latach 90. jak to chłopaki malowali grafiki na murach. Zbierała się cała ekipa i robili takie w sumie ładne takie grafiki. To nie były takie bohomazy jakieś, tylko naprawdę można było to podpiąć kurczę pod sztukę, nie? Oczywiście było to nielegalne, policja ich tam goniła, natomiast no, wyglądało to bardzo, bardzo fajnie. Było to kolorowe, ładnie pośniowane, no nie, z jakimiś tam innymi pierdołami danymi. Szczerze mówiąc, nie mogłem tego odczytać, bo to było takie już kurczę zakręcone. Nie mogłem tego odczytać tak samo, jak nie można pisma lekarza odczytać, więc... Nie wiem, co oni tam pisali, natomiast bardzo fajnie to wyglądało, robiło pewien klimat. No jak mówię, nie było to brzydkie, nie? Jak większość bohomazów kurczę na ścianach, kiedy po prostu napis ktoś się podpisał i myśli, że wielki wandal albo łowóz. No nic. No, z połem. Helios. Klocek DPS. Dobrze, klocek do niego dostanie dzisiaj w ryja. I to porządnie. I jeszcze raz. Sru jak na karuzeli. Dawaj go. Hops. Kurde, wytrzymały gnój. No, już się bałem. Tu mamy zakapiorów, którym potem też trzeba będzie w pierdol nieco spuścić. Tak też zrobimy. Nie ma dla Franko rzeczy niemożliwych.
On to jest największy teraz kozak na dzielni. Szczecin, kurde, drży, jak słyszy imię Franco. O jest. Spoko. Z Baśki. A. Jedziemy. Chodź tu, kurde, szczurze. Szczur chodzi i będziemy tu kozaczy. Chodź tu. Żydaj gównem. Leżysz. Sru. Let's go. Ten koleś to w ogóle wygląda, by się urwał, nie wiem, z jakiejś Jamajki czy skąd. To chyba nie ten klimat. A czemu... Co tu się stało z tą ręką? Nie, naprawdę to... Tam jestem zaskoczony po prostu rzeczami, które się dzieją. Natomiast ta gra należy do jednej z moich ulubionych. To muszę to przyznać. Jest ten polski klimat tutaj, nie? Kisiu, kurczę. Fajnie, fajnie po prostu. Zawsze ta gra się fajnie kojarzyła. Idąc sobie blokowiskiem w Gdyni, na Witominie kiedyś mieszkałem. Słuchajcie, moi drodzy, to czułem się momentami podobnie. Patrząc na wszystko, co się dzieje dookoła. Więc... tak, tak. Trzeba to jakiś klimat polski. No wiadomo, nikt nie chodził w jakimś kurde kimono z ten, z pasem zielonym przy tyłku. Ale elementy jakieś pod czapkami zawsze były, no. Człowiek też czasami pod tymi czapkami stał. Jak to na każdym blokowisku, no wiadomo, nie? Kiedyś to można było zawsze tak naprawdę w gębę. I albo cię znali, albo cię nie znali. No wiadomo, no chyba każdy w moim wieku wie, o czym mówię. Czasem komuś się łeb obtłukło, czasem się miał łeb obtłuczony, no niestety. Tak to bywa, wiesz, obusieczny, nie? O, nie zdążyłem złapać. Dawaj, dawaj. Dobra. Przybałem, że mnie zablokują we dwóch. To jest najbezpieczniejsze właśnie, jak dwóch wokoło stanie i nawala. Wtedy mogą bardzo mocno zablokować i tak naprawdę mogą całą energię życia nam wytracić, nie? Ja raz tak straciłem ponad dwa życia właśnie, nie mogąc nic po prostu zrobić. Tylko po prostu puf, puf, puf i co by mnie naciskał, co bym nie robił, był po prostu ostry. Mówiąc brzydko, wpierdol, nie? Potem już gra chyba dużo się zlitowała i odblokowała mi temat. O. No, przeżyć to, przeżyć. Dobra, lecimy dalej. No, już troszkę udało nam się przejść. Myślę, że jesteśmy bliżej końca niż dalej, jeżeli chodzi o pierwszy etap. Ciekawie, już mu trochę bardziej pomachać tutaj Joyem. Uważaj po prostu na to, co się dzieje dookoła. No. Jeps. No skocz do góry, baranie. Dobra, lecimy. Więc już 61 ludzi zabiłem. To jest nieprawdopodobne. Let's go. Isru.
leć. O, ty gnoje. No. Ktoś to aż kurde z kapci wyskoczył, jakiś menel. No niestety, taki kiedyś był krajobraz, nie? No i jeszcze niestety jest w wielu miejscach. Jakiś menel gdzieś leży, kurde, schlany, spity, kurde, śmierdzący, zaszczany. Jakieś papiery, brudy. No tak to kiedyś było, nie? Na szczęście jest tego mniej, co nie znaczy, że nie występuje. Tak się kupił śmieje, kurwa, może nie robisz jakieś jary, trawy się najarał. Nie wiem, co oni tam wąchali. Dawaj, chodź tu. Chodź tu, szczurze. I sru, i kolejny. Pach. No. To mi się podoba. O, tu mamy bardzo ładny znaczek Commodore. Proszę bardzo. Możemy kupić Amigę. Nie możemy kupić Amigę. Włóż dyskietem. Dobra. Chyba nam się, moi drodzy, kroi walka z bossem. Chyba to był klocek. Taka ksywka. Teraz zobaczymy. Ta muzyczka inna już. Dobrze. Ciśniemy. Podgłośnimy troszeczkę. Oj, dysk trzeci. O, tu mu za fajnie wypaliło. Już teraz taka, o. Czuć, że coś poważnego się kroi, nie? Dawaj, grywaj. No, lecimy. Musimy go pokonać. Jak on się nazywał, ten baran? Hej, śmiecie, kto ci pozwolił deptać po moim chodniku? Te teksty. Sam na twój chodnik i na ciebie. Zaraz twój mózg znajdzie się na tym chodniku, dupku. Wyskocz, brudasie. Chodź. Moja głowa. Moja głowa. Pierdzie. Chodź tu, śmiecie. No, bo akurat silny był. Dead, tak, dead. Dobra, mówię. Coś mi ciosem nie chcą bardzo wyjść, dobra. Chodź, kurde, no. Niech cię głowa nie boli. Wysoki, kurde, w kosza mógł wygrać. No, nie mogę go przyrzucić. Moja głowa. Chodź. Moja głowa. No, ciężko go złapać, ciężko cokolwiek w ogóle tutaj zrobić. Jakiś pechowy mi się teraz trafił. Moja głowa. Chodź. I też coś dzisiaj mówi, tak ciosy nie chcą wyjść, to co chcę zrobić. Moja głowa. I co, mam tak długo czekać na niego? Uf. No niestety gra ma troszkę błędów, no, ale jak przyrzeźnie to mocno schodzi. O. O, berwał, dobrze. Szkoda, że poza ekranem, ale jakoś go przynajmniej zapałem. O. Lecimy. Chodź. Tak. Chodź. To jest dobry moment. Tak jest. No raczej. Lecimy. Dobra, pierwsze tam za nami. Kod C. Mamy tutaj kod. No na pewno dzisiaj całego nie będę przechodził, moi drodzy, bo
Nawet troszkę za bardzo czasu miałem, żeby to całe przejść. Natomiast pograjmy troszkę jeszcze chwilkę. W razie najwyraźniej draki, jak będziecie chcieli więcej gameplaya, aby skończyć, to po prostu wpiszemy kod, cofniemy się do danego etapu i będziemy czuli dalej, nie? Jak na razie widzicie, bez ani jednego życia straconego. Wszystko poszło po mojej myśli. No i tak zazwyczaj właściwie kończy się moja cała gra. Wygląda w ten sam sposób. Tak jest, maluch, nie pomyliłem się, kurczę, miałem kiedyś tylko żółtego. Odpalamy brykę, jedziemy. I teraz tak, no i to trzeba. O, jak nie, dobra. Przepraszam za bluzgi czasami, o, babcia to musi... Zgasł. Spadaj, babcia. Dobra, kroimy koło się da, trudno, najwyraźniej babcie tą grubasą nie przyjechałem. Dajcie mi kogoś wypchnąć. Kogokolwiek. No. O. O. Tak, energia dość. Jeps. O, za takie coś. O, tu energia rośnie. No i zobaczcie, mi spadła energia. Nie, nie, to też odlepię. O kurcze, życie straciłem. Ale nie fajnie. O, sobie sam zaszkodziłem, moi drodzy. No trudno. Nie ma co płakać, tylko jechać dalej z tematem. Tą grę przychodziłem wiele razy, więc dla mnie tak naprawdę nic nowego, co tu się dzieje. Natomiast zawsze mnie bawi to, co oni tutaj odprawiają, no po prostu... W pozytywnym tego słowa oczywiście znaczeniu, no nie? Tutaj, broń Boże, żebym... Żeby jakoś się nabijał z samej gry, bo gra jest też troszkę, tak jakby powiedzieć, satyrą naszej polskiej rzeczywistości, nie? Najfajniejsze jest to, że generalnie napisał ją trzech kolesi, nie? Kumacie? Teraz, kurczę, w dzisiejszych czasach ludzie tak naprawdę wydają miliony po prostu dolarów na stworzenie gier. Lista zawsze jest po prostu ogromna. Tam chyba, nie wiem, taki ponad 1000 chyba zawsze występuje ludzi na swoich napisach końcowych. A tutaj co? Jeden koleś od programowania, drugi od grafiki, trzeci od dźwięku, nie? Przychodzili sobie, kurczę, gdzieś tam, nie wiem, czy z roboty, czy po prostu ten i zrobili. No, zrobili sobie gierkę, wydali ją. Piękny temat, nie? Tak, miałem przed chwilą małe cięcie, więc nie wiem, jak dużo się nie nagrało. Staram się co jakiś czas na kamerkę sprawdzić, czy wyświetla mi się ikonka od nagrywania. Mam nadzieję, że dużo nie umknęło. No, w każdym bądź razie, no, fascynujące jest to, że kiedyś po prostu ludzie przychodzili z pracy do domu i na tym Commodore'cu, czy na przykład Atari, albo na Amidze, po prostu gierki sobie pisali, nie? Robili to z pasją, to było właśnie piękne. Dlatego właśnie ta gra, mimo dość lipnej grafiki, chociaż ja tak nie narzekam na nią ostro, ale mimo takiej właśnie grafiki, była bardzo popularną grą w Polsce, nie? Bo no, ktoś po prostu poczuł klimat, zrobił grę o tym, co jest tak naprawdę dookoła, nie? Między innymi. Pokazał co nieco. Każdy kto z bloków poczuł się troszeczkę jak w domu. I dlatego ta gra była taka popularna. Nie wiem, co tak się na zachodzie przyjęła. Nie mam kompletnie na ten temat informacji. I szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. To jest nasza polska gra, nasz polski produkt. I tak naprawdę my kumamy te klimaty, nie? A Francuz niekoniecznie musi skumać, co chodzi. Francuz akurat w tym momencie wpierdzielał bagietkę albo płakał, że mu imigranci wchodzą. Pogoń King. Rozumiem, że pogoń Szczecin.
złamie go. A, co on ma na głowie? Jakiegoś irokeza chyba. Jezu, to już jest w ogóle jakieś zwierzęcenie, nie? Jakiś, no przepraszam, no pedał, no co ja mogę dużo mówić, no pedał po prostu tam był, kurde, pedał to w ogóle. Ja nie wiem, skąd oni wzięli takich ćwoków na ulicach, to w ogóle u nas nie chodziło. O, jest piękny, zobaczcie. Tutaj, z tego, z dziennika chyba, z Teleexpressu właśnie ten zegar. Tak trochę wspominam po staremu, z Teleexpressu ten zegar. A tu mamy piękną dyskietkę amigową i łapkę. No nie? Może tego nie widać na kamerze, ale myślę, że raczej jest to widoczne, nie? No coś pięknego. Lubię takie właśnie rzeczy. Gdzieś tam o, jakiś chłop sobie sprzedaje koszulki, jakieś kartki albo kartridże, nie wiem co on tam sprzedaje. Tu ktoś tam w ogóle, Jezu, co to jest, nie? Boże święty. Nie wiem co tam leży, nie? To wygląda trochę jak jakaś stara baba. Tylko czemu jest rozpatrzona i majtki gdzieś tutaj, nie wiem. Pamiętam, że takie babcie, oczywiście bez rozkraku, sprzedawały często właśnie gdzieś pod sklepami kartridże do Pegasusa. No można było dorwać, kurde, miliard gier w jednym, gdzie trzy gry na krzyż się powtarzały. GVC, Barcelona. Hi-Fi. No, co to jest, kurde, nie? Tym bardziej trzeba to unicestwić. Chodzi. To się męczy, nie? To się po prostu męczy i trzeba to zabić. Oho, oho. Dobrze. Już mało brakowało. Elta. No. Mirage. Synek. Dobra, spróbujemy do drugiego bossa przejść. Spróbujemy go zniszczyć. Obić mu łeb. No i na tym będę musiał gameplay już zakończyć, bo tak troszkę czasu zaczyna mi brakować. Zobaczymy, czy mi się uda wyrobić. Tak jak wspominałem na Facebooku, nie wiem jak dużo osób z oglądających czyta na fejsie, co się dzieje. Generalnie teraz odcinki będą sklejane z kilku części, to znaczy nie chodzi mi o to, że będzie long play za każdym razem, to jest taki jedyny long play wykonany w tym momencie. Natomiast będę sklejał zawsze z dwóch części, pierwszą część po prostu będzie taka część gadana. Chyba, że akurat nie będę miał nic do powiedzenia, więc wtedy faktycznie po prostu tylko pogramy. Natomiast za pierwszą część będzie zawsze taką częścią gadaną, którą będę nagrywał i później dopiero osobno będę nagrywał gameplay z jakiejś gry, którą mam ochotę wam pokazać, którą ochotę wam pograć chwilkę i potem dopiero będę to sklejał. No wiąże się to z tym, że po prostu mam ostatnio mało czasu na takie przyjemności ze względu na dość dużą ilość zleceń, jaka mi wpadła. Co oczywiście cieszy, bo im pracy jest więcej, tym ja jestem naprawdę bardziej szczęśliwy, bo wiadomo, z większą ilością pracy wiąże się większy pieniądz. Dlatego po prostu muszę się to pogodzić, ponieważ chcę nagrywać filmiki dalej. Lubię je nagrywać. Dlatego po prostu muszę to zrobić w ten sposób, żeby to miał ręce i nogi. Bo zawsze nagrywałem materiał, no wiecie, no, w jednym ciurkiem, tak? Najpierw coś powiedziałem, zrobiłem cięcie i przyszedłem od razu do grania. Natomiast tym razem będziemy robić... Będziemy po prostu urywkami to wszystko. Potem oczywiście skleję to w jeden materiał, nie? Żeby nie było. Moi drodzy, co jeszcze? Niedługo będę miał walkę z Sephirothem na Final Fantasy VII. Jestem już na trzecim dysku, teraz tak naprawdę tylko grinduję postacie. Ulepszam co się da, masteruję materię i będę szedł na Sephirotha.
to będzie mój drugi gameplay, taki właśnie longplay typowy, ponieważ troszkę to będzie trwało. Mam nadzieję, że da mi się wygrać. No, Sephiroth nie był za bardzo, nie był zbyt łatwy. Ja też nie bawię się w jakieś złote czekobosy, nie chce mi się. Ja to już robiłem swojego czasu, już to wszystko zdobyłem właśnie, grając poprzednimi razy. I już mi się po prostu nie chce, nie chce mi się tego po prostu szkolić. Myślę, że tylko wezmę dla Clouda ostatni limit i Ultima Weapon. I to będzie wszystko, natomiast no, nie chce mi się Knights of the Round zdobywać taki master materii. No nie chce mi się po prostu. Po prostu już mi się nie chce, bo to jest tyle zabawy, że się w głowie nie mieści. No i na pewno planuję, moi drodzy, zakup Final Fantasy VIII. Tak, kolejną częścią Final Fantasy, jakby dogrywał na playce, będzie FF8. I pewnie też jakiś gameplay tam wpadnie po drodze. Być może z ostatnim bossem, jak będę walczył. Nie wiem, zobaczymy. To jeszcze jest naprawdę przyszłość, nie chcę za dużo rzeczy zakładać. Mam też pomysł na kolejny odcinek. Będę pierwszą część nagrywał tego odcinka niedalekiej jutro albo pojutrze. A gameplay jeszcze nie wiem, z czego zrobię. Może jak ktoś dotrwał tak długo w filmiku, to może napisać w komentarzu, z czego byście chcieli zobaczyć gameplay. Jak najbardziej też jakiekolwiek propozycje możecie śmiało tutaj wrzucać. No i tyle, nie? Będziemy działać dalej z tematem. Ja wam troszeczkę poopowiadam, pokażę rzeczy. Mam przygotowane kilka właśnie. Nie wiem, czy ciekawe, natomiast kilka, z którymi chcę się z wami podzielić. Jak najbardziej mam przygotowane. I też będę potrzebował parę, może troszeczkę waszej pomocy w jednej kwestii. Na tą pomoc także liczę. No, zazwyczaj jak się pytam właśnie w filmikach, tak pośrednio troszeczkę, nie bezpośrednio, pytam się was, czy może nie macie pomysłu, czy coś tam jest rozwalone, co zrobić. Odpowiadacie mi, widzę taką swoją stałą ekipę, która mnie ogląda, komentuje filmiki. Bardzo wam dziękuję i pozdrawiam was z tego miejsca. Bardzo miło poczytać komentarze. Fajnie wiedzieć, że jest taka stała ekipa, która te filmiki ogląda, zawsze coś tam napisze od siebie. Let's go. Jest to niewątpliwie... O, żołnierz. Jest to niewątpliwie bardzo fajny taki motor napędowy, który mnie napędza, żeby to dalej wszystko nagrywać. Wiadomo, że to nie idzie tylko po prostu w eter i zostaje sobie tak, nie wiem, po prostu w ścianę leć, tylko że to jest jakiś odbiór, jest jakaś interakcja ze strony innych użytkowników sieci. O jest, porwał mnie. O, policyjną, nie, żołnierską pałą to... Kurczę. O i właśnie to jest ta blokada, o której mówiłem, moi drodzy. O, dobra, udało mi się. Nie udało. Dobra. No jestem ciekaw, jak wiele z was dojdzie do tego momentu. Znaczy oglądając tak naprawdę... Oho. No chyba się skończy, po życiu już będzie. No. Nie jestem w stanie się wyrwać z tego. No nie. Dobra, puśćcie. Jestem ciekaw, jak wiele z was da radę obejrzeć to w ciurku, że tak powiem, do tego właśnie momentu. Spodziewam się, że większość będzie przewijała po prostu. O, mamy chyba już bossa. Jeżeli mi zmieni dyskietkę, to jest dobry znak. Większość pewnie będzie przewijała. Wcale bym się nie dziwił z drugiej strony, bo sam też nie mam takiej cierpliwości do gameplaya, żeby oglądać to
nazwijmy to potocznie, od deski do deski. I teraz co? Dysk trzeci, tak? Dobra, wkładamy dysk trzeci. Dobra. Amisoft. Studio komputerowe. Co się tak gapisz? Bo to mam oczy. No to nie widzisz, że jest zamknięte? Gówno mnie to obchodzi, nie kupuję u piratów. Zaraz mogę cię zniszczyć za te obrazy. Tylko spróbuj, pierdolo. Paka. No to już widzę, że piractwo się wydawało powoli. Ała. Wąchaj, kurde. Ja cię kręcę. Wąchaj. Chodź tu. O, o, o. O, dorwał mnie. Chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Sposobem go trzeba. Aż, myślałem, że go dorwał mnie. Zdziabał. Chodź. No chodź, chodź. Sceny są tak trochę po środku właśnie, bo jest fajna animacja, jak się go pokona. O właśnie, udało się. Patrzcie teraz, co się robi z fajerami. Jeps, o tak. Kod drze. No i fajnie, mamy kod. Jak będziecie chcieli kolejny etap, moi drodzy, to jak najbardziej. Zaczniemy od tego trzeciego etapu. Udało mi się przejść przez dwa levele z jednym życiem straconym, nie licząc tego, co się stało przy tej minigierce z maluchem. Tak, na tym bym skończył dzisiejszy gameplay, ponieważ no, mam troszkę jeszcze pracy, przede mną. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dodam tylko, że gra składa się z trzech etapów i trzeci etap, który właśnie teraz miałby nastąpić, jest etapem ostatnim. Jeżeli chcecie gameplay z Franco, trzeci etap, żeby przejść, dajcie znać, a jak najbardziej dokonam tego czynu. I co? Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinka. Już niebawem będę nagrywał materiał. No i co? I pozdrawiam. Do zobaczyska.